Teoretycznie zawsze to ja rzucałem kobiety. Każde moje porzucenie mojej osoby bardzo szybko przeradzało się w tak zwany moment ulgi i zwycięstwa. Nie bardzo pamiętam, dlatego że widziałem ją od tyłu, ponieważ przez całą drogę odprowadzałem ją ze szkoły do domu, idąc za nią jakieś 5 metrów. No i spędzaliśmy dużo czasu w pokoju. Było miło. Miłość? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. No to tyle pamiętam z tej pierwszej miłości. Jak być kochaną? Spektakl w Teatrze Narodowym w Warszawie, reżyseria Lena Frankiewicz. Widzieliśmy zapowiedź tego spektaklu. Wszyscy aktorzy odpowiadają na pytanie, czy pamiętają swoją pierwszą miłość, a pani milczy. Pani pamięta swoją pierwszą miłość? Ależ oczywiście, że pamiętam, ale taki był zamysł Leny, ponieważ o tej miłości później ja opowiadam właściwie w takim, można powiedzieć, monologu, prawda, ogromnym w tej sztuce. Więc tutaj mogłam sobie pomilczeć. Chłopcy opowiadali o miłości. To było bardzo fajny pomysł Leny. Tak, pamiętam swoją pierwszą miłość. Każdy chyba pamięta. To poprosimy. Nie za dużo chciałabym zdradzać, ale mogę powiedzieć anegdotę, że w miejscu, gdzie mieszkała moja pierwsza miłość, Tadziu Skoczek nazywał się. To była stacja kolejowa w Ołdrzychowicach Kłoskich, gdzie mieszkałam. Parę lat temu Jan Jakub Kolski kręcił Afonię i Pszczoły, dokładnie w tym domu. A, w tym domu. Tak. No to bardzo piękne miejsce, jak się okazuje, mające swoją miłosną historię. Jak być kochaną to jest słynne opowiadanie Kazimierza Brandysa, aktorka później już właśnie radiowa, opowiada w drodze do Paryża swoje życie, swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej, kiedy to ukrywała w mieszkaniu kolegę, aktora, w którym była śmiertelnie zakochana. To śmiertelnie jest nie bez przypadku tutaj. No właśnie. I teraz to jest taka historia o takim wzajemnym uwięzieniu. Ona go kocha, on chce być wolny, ale okoliczności skazują ich na bycie razem. Ona właściwie poświęca wszystko. Wyobraża sobie pani taką miłość, gdzie oddaje się absolutnie wszystko? Ja myślę, że takie rzeczy można sobie... Co by się zrobiło wobec takiej sytuacji, jaka spotkała Felicję, to pewnie można sobie odpowiedzieć dopiero, gdyby coś takiego nastąpiło. Lubimy deklarować różne rzeczy. Co byśmy zrobili, gdyby ktoś zachorował, czy gdyby była wojna, a tak naprawdę dopiero rzeczywistość to weryfikuje. Natomiast myślę, że to, co... To poświęcenie Felicji ma też w sobie taki troszeczkę z jakiegoś zawłaszczenia, ponieważ jej bardzo pasowało to. Przemocy. On się czuje jej więźniem. Dokładnie. Prawda? Ona go ratuje. Jan Frycz gra zresztą tę rolę wspaniale. Tak, kochany Jan, jak wchodzi, ja już mam łzy w oczach. Tak, mamy bardzo chemię dużą, właśnie, aktorską. Reżyserka mówi o tym, że macie totalną chemię. Mamy totalną chemię aktorską i naprawdę mam nadzieję, że wzajemnie się inspirujemy. Na pewno Jan mnie bardzo, bardzo inspiruje na scenie i jakoś skrzydła mi rosną, kiedy razem gramy. I ja uważam, że to jest postać z krwi i kości, ta Felicja. To nie jest taka krystaliczna mimoza, która poświęciła swoje życie dla drugiego człowieka. Ona ma mnóstwo wad. Jest po prostu kobietą, która gdzieś tam kochała trochę, może za bardzo, trochę na ślepo, trochę gdzieś tam wykorzystując jednocześnie. Ona mówi w pewnym momencie, że nie obchodziło ją, kto zabił Petersa. Ważne było, że oskarżony był on i że ona mogła go uratować, mogła go mieć tylko dla dla siebie tak naprawdę. Nie jest to jakieś bardzo szlachetne, ale bardzo ludzkie, przez co ta postać jest tak pełnokrwista i no, wspaniała do zagrania, wspaniały materiał. Oczywiście muszę zadać to pytanie i wszyscy was pewnie o to pytają, jak się ma wasz spektakl do filmu Jak być kochaną. Film powstał w 1962 roku. Barbara Krafftówna, Zbigniew Cybulski w głównych rolach i to jest taki film, który gdzieś tam się ma w tyle głowy, prawda? Bo to były tak silne postacie, one powracają w różnych sytuacjach, przypomina się te wielkie role, więc to był taki bardzo silny filtr narzucony na wasz spektakl, ale też trzeba dodać, że ten spektakl jeszcze dotykał wydarzeń, które były bardzo żywe. U was jest inaczej, no już od wojny minęło ponad 70 lat, to nie jest opowieść o żywej ranie, to już gdzieś ta pamięć to przefiltrowuje i chyba to jest ważne. Na szczęście ta sztuka ma wiele warstw, wiele poziomów, prawda? Wojna jest jednym z nich. Tak naprawdę jest to opowieść o miłości, o pamięci i wielu jeszcze innych rzeczach. Myśmy byli na to gotowi. Ja też byłam gotowa, że będę porównywana oczywiście z Barbarą Krafftówną. Tak, ale to są dwa tak różne media, film i teatr, więc już jakby zaczynając od tego wiadomo było, że to będzie zupełnie inna opowieść. Ja uwielbiam kreację pani Barbary w tym filmie. Uważam, że jest jedną z najwybitniejszych kobiecych ról w polskiej kinematografii. Natomiast od początku wiedziałam, że na pewno nie będę się ani inspirować, ani nie będę będziemy czerpać z tego filmu. Tak, że to będzie po pierwsze inna adaptacja, po drugie ta opowieść jest tak osobista, że muszę ją opowiedzieć przez siebie, przez własne doświadczenia, przez własne emocje, po prostu przez siebie. I spotkałam się z panią Basią razem z Leną. Tak, spotkałyśmy się jak najbardziej. To piękne spotkanie. Zjadłyśmy razem zupę w bufecie i pani Basia pytała właśnie, jak będziemy na przykład o wojnie opowiadać. Ona miała kilkanaście lat, jak wojna wybuchła. Ale u nas ta wojna jest tak mocna, prawda, w naszej historii. Tak. Ciągle się o niej mówi i każdy w rodzinie gdzieś miał jakąś historię związaną z wojną, więc my mamy ją w trzewiach, prawda? Ale wiadomo było, że to nie będzie tego rodzaju opowieść jak Jerzego Wojciecha Hasa. Natomiast pani Barbara była bardzo ciekawa. Ona zresztą powiedziała, że ona odcina się od filmu, idąc do teatru na premierę, na naszą premierę. Ona oczekuje czegoś zupełnie nowego odczytania. Dostałam kopniaka na szczęście i mnóstwo takiej bardzo pozytywnej energii. Tak, to rzeczywiście tu nie ma powtórzeń, więc udało się zrobić ten spektakl zupełnie niezależnie od tej silnej wizji, która już jest częścią naszego świata, naszej imaginacji. Ale jeśli rozmawiamy o pamięci, pani bohaterka w Jak być kochaną jest więziona przez pamięć. Ona żyje pamięcią tego, co było. Właściwie nie dostrzega życia tego, które się toczy, tylko jest zanurzona w przeszłości, w tej miłości, w jakimś sensie chorej. Bohaterka Fugi, czyli filmu, do którego pani napisała scenariusz, który dostał nagrodę w Gdyni, budzi się pewnego dnia bez pamięci. Z racji choroby traci pamięć. Chciałaby pani przeżyć coś takiego? Uwolnić się od siebie? Nie, ja bym nie chciała zapomnieć niczego ze swojego życia, zarówno tych dobrych, jak i tych niedobrych rzeczy, bo to wszystko nas buduje. Nie chciałabym. Zastanawiałam się nad tym, czy chciałabym zapomnieć. Nie. Natomiast ta pamięć gdzieś ciągle do mnie wraca, ten brak pamięci, ten temat braku pamięci, tak, z różnych stron, prawda, bo Fuga wcześniej, te sztuki, które piszemy z moją siostrą Moniką Muskałą, one też dotyczą... Wspaniałą też tłumaczką, która przetłumaczyła tekst... Między innymi Rechnic, właśnie Anioł Zagłady, o którym rozmawialiśmy tutaj tydzień temu z Katarzyną Kalbad, reżyserką. Tak, więc ta pamięć ciągle do mnie wraca i wcześniej to była opowieść na przykład w podróży do Buenos Aires o pamięci, która znika w wyniku choroby Alzheimera, czy o wypieraniu, jak w naszych sztukach Daily Sub czy Cicha Noc. Natomiast tutaj Fuga, to jest z kolei zaburzenie, to nie jest choroba. Fuga dysocjacyjna, gdzie człowiek, który jest gdzieś w jakimś żyje w świecie toksycznym, napięciu, tak, nie potrafi tego zmienić. mózg resetuje pamięć. To jest jakby taka chwilowa pomoc, bo tak naprawdę ta przeszłość ciągle istnieje. I trzeba się z nią skonfrontować. Dokładnie. Ale też na trochę innych warunkach, bo pani bohaterka nagle przychodzi do tego świata, z którego zniknęła w wyniku zaburzenia pamięci i widzi to... I widzi go inaczej. Inaczej, zupełnie. Bo to są obcy ludzie. Ona nie ma zamiaru wracać, bo ona jest innym człowiekiem. Tym ludziom zmienia się często o 180 stopni osobowość w wyniku tego zaburzenia. Tracą pamięć o sobie, pamięć biograficzną i są zupełnie kimś innym. Rozmawiałam z kobietą, której mąż wrócił po paru latach, został odnaleziony i ona powiedziała, że wrócił obcy mężczyzna w skórze jej męża. Więc tak to mniej więcej wygląda i ta Alicja nie chce sobie przypomnieć, kim była. Nie obchodzi ją to, ona ma swoje życie, a to dziecko, które się nazywa jej synem, czy ten facet obcy, który mówi, że jest jej mężem, są dla niej po prostu jakimiś obcymi ludźmi. No to jest wielki dramat, nie tylko dla takich osób, ale też dla rodziny. Ale też rodzaj wyzwolenia, prawda? Bo jednak, tak jak powiedziałyśmy, to zaburzenie pojawia się w momencie jakiegoś potwornego napięcia, kiedy, jak się później okazało w życiu bohaterki, nałożyły się bardzo trudne sytuacje emocjonalne i nagle ona jest kimś innym i może swoje życie zbudować zupełnie inaczej. No, tak czasami w sobie myślę, że właściwie byłoby dobrze się wyzwolić od tego, co nas więzi i co sobie sami stworzyliśmy. Prawda? Ale tak obserwując pani drogę, pani tak bardzo konsekwentnie walczy w tym świecie, który nie jest prosty, artystycznym, o taką swoją niezależność, o to, żeby nie powtarzać też pewnych rzeczy, żeby robić ciągle coś nowego. Tak przejrzałam pani rolę i to, co pani robiła, to budzi mój wielki szacunek. Ta konsekwencja w dążeniu do tego, żeby ciągle sobie stawiać wyżej samej poprzeczkę. No właśnie i scenariusze, i reżyseria, i aktorstwo, i filmowe, i teatralne. Co panią tak pcha do tego? Na pewno właśnie potrzeba poczucia niezależności. To na pewno, to jest przede wszystkim, ale też czasami zmiany jakiegoś punktu widzenia, dotknięcie z innej strony, inny sposób na wypowiedź artystyczną. Ja nie miałam jakiegoś planu na swoje życie, na swoją drogę aktorską i w ogóle artystyczną, natomiast bardzo zawsze mi zależało na tym, żeby być niezależną, żeby nie czekać na telefon i nigdy nie czekałam. Zawsze... dzwoniłam sama z propozycją. Nie, po prostu albo pisałam, albo coś działało. Tak, no właśnie, że była aktywność. Dokładnie, żeby po prostu... I do tego też namawiam moich studentów, żeby nie siedzieli, nie czekali, tylko działali. Sami robili przedstawienia, pisali coś może. To mi się wydaje, że to jest dla artysty niezwykle ważne, żeby być niezależnym. Gdzieś w pewnym momencie się pojawiło to pisanie, które też jakoś mnie wchłonęło bardzo. Daily Sub to też było autorstwa, to był spektakl w Teatrze Narodowym, Małgorzaty Bogajewskiej, w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, to jest też nasza sztuka, druga nasza sztuka. Czyli sióstr. Amanity Muska. Tak to jest. Teraz mam pomysły na jakieś... I co teraz właśnie? Co dalej? Teraz mam pomysł na film dokumentalno-fabularny, a może fabularno-dokumentalny. Taki mało komercyjny projekt, gdzie chcę go tym razem wyreżyserować i obsadzić w głównych rolach pewne dwie bliskie mi bardzo osoby, które nie są aktorami, więc bardzo odważny i ryzykowny projekt, ale mocno w niego wierzę, tak jak w Fugę. No to trzymamy kciuki. My zapraszamy do Teatru Narodowego. Od marca kolejne spektakle, Jak być kochaną, film Fuga w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej ciągle można oglądać i bardzo, bardzo ten film polecam. To też rodzaj terapii, spojrzenia na swoje życie zupełnie inaczej.